To będzie bardzo gorący tydzień. Temperatura wzrośnie w najbliższych dniach do nawet 34 stopni Celsjusza. Już teraz mieszkańcy regionu szukają ochłody na kąpieliskach i przy zbiornikach wodnych. O tym, jaka pogoda będzie w najbliższych dniach i jak sobie radzić z upałami, Paweł Jędrusik. Na katowickim kąpielisku Bugla już od rana można było spotkać mieszkańców, którzy przyszli się ochłodzić. Każdy ma na to swój sposób. Jakieś kremy przeciwsłoneczne, tak? Dużo pić wody, coś na głowę, jakiś kapelusz mam. No i sobie może do wody trochę wejść, ochłodzić się. No oczywiście nad wodą. Pani lubi taką temperaturę? Jeżeli jest woda blisko, to tak. Ja jestem tu ze względu na dzieci. Dla mnie by mogło być 22 stopnie cały rok. Z upałami będziemy zmagać się co najmniej przez kilka najbliższych dni. Według prognoz codziennie termometry będą wskazywać powyżej 25 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna może wynieść nawet 34 stopnie. Oprócz gorąca możliwe będą również burze, szczególnie w nocy ze środy na czwartek. Przy takich temperaturach należy na siebie uważać. Nawodnienie jest kluczowym elementem przy zwalczaniu skutków wysokiej temperatury, w jakiej się znajdujemy. W związku z tym ilość płynów, którą normalnie zalecamy, około 2,5 do 3 litrów płynu, żeby na dobę wypić, musi być drastycznie zwiększona, co w szczególności dla osób starszych, które często wynikiem różnych chorób mają zaburzenie układu łaknienia. To kolejne gorące lato, ale jak mówią eksperci, z roku na rok te temperatury są coraz wyższe, a upalnych dni jest coraz więcej. Jeśli byśmy porównali liczbę dni gorących, czyli takich dni, w których temperatura maksymalna osiąga co najmniej 25 stopni i liczbę dni upalnych, czyli jest to co najmniej 30 stopni, liczba zarówno jednych, jak i drugich dni wzrasta. Czyli mamy więcej dni upalnych, mamy więcej dni gorących, czyli na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat te lata są coraz cieplejsze. Według prognoz upały mają się utrzymywać przez co najmniej najbliższy tydzień.